World League of Players. Pięć świateł i światła zgasły. Zacznę start. Jej problemy Guntera. Startem. I Polones. Jest wciąż na tym swoim pierwszym miejscu. A tam zobaczmy, żółta flaga już. W pierwszym zakręcie. Co tam się stało? Jej, to jakiś. To jest. Wirtualny jest samochód bezpieczeństwa. Hades kończy swój wyścig. Na pierwszym okrążeniu. I wystartowali. FSO Polonez zaskoczył tutaj wszystkich, ależ on to zrobił. Ponad sekunda. Lil już tu, już przed Adamem. Bok w bok. Zakręt numer jeden. I Adam. Adam spinuje. Obrócony McLaren, no jeszcze tutaj próbuje się z tego wszystkiego wykaraskać Adam. Spada oczywiście na 11 pozycję. Z tyłu jeszcze Dziadyga z uszkodzeniami, ależ mocne uszkodzenia w Alfie. Więc no zdecydowanie jednak ta pozycja w tej chwili dla pizzy może być lepsza, ale masakra tutaj. Co tu się stało? FSO Polonez, ósma pozycja Patryk, w tej chwili. Patryk wyprzedza Lila, Lil chyba z uszkodzeniami. Nie, ale jakoś wolno jedzie. Oj, i tu jest. Jest uszkodzenie w Mercedesie. No wykorzystuje to oczywiście Red Bull. Jacob w tym momencie na szóstej pozycji. No Lil tutaj nie, naprawdę nie ma za wiele do gadania. Wydaje nie mi się, jest, że jest tam prawa. Mi się wydaje, że nie. No i to, co się dzieje za ich plecami. Przebija się tutaj Kacper. Ostro się broni jeszcze tutaj na wylocie. No i oczywiście forma atakującego. Żółta flaga, to jest Ferrari SK911. No i niestety tym razem właśnie ten czerwony bolid. Zamieszany, ależ co tu się dzieje? Naprawdę trzy bolidy z jednej strony, tam za nimi również trójka. No i ostre zamieszanie i Dziadyga w to wszystko zamieszany. Oj, 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 oj. No naprawdę. Teraz troszeczkę trudniejsze zadanie, żeby się poprzebijać. Pizza na razie na 10 pozycji, FSO Polonez 8. No i atak Luka, Luke czy Polonez? Walczył przez chwilę z trakcją Polonez, no ale na razie jak widać wychodzi z tej walki zwycięsko. No i teraz pytanie, kto tutaj z tego wyjdzie lepiej? Czy FSO Polonez, czy Adam? Jacob na razie może oczywiście wykorzystywać tą walkę, pokazuje się tam FSO, straszy Adama, no Luke. I zobaczmy. I jeszcze bok. Jeszcze Luke. Próbował, ale nie wyszło. No zobaczmy. Lil z tymi trzema kołami jedzie. I już. To leży SK911. Brak szczęścia w wyścigu. Lil. Dziadyga walczy z Kacperem. A nie, Dziadyga znowu na bocie. Dobrze, nie sobie do przodu. Ale super laga mam. No zaczyna się troszeczkę robić to wszystko dynamicznie. Może? Po tych poprawach Mody. Warunków. Lil wychyla się. I jest przed Gunterem. To jeszcze, to się nie. FSO Polonez
za Gunterem, Gunter. Tutaj po wewnętrznej, dużo miejsca zostawione. Tu jeszcze walka do końca. Gunter. Skóry darmo nie od... I ojojo! Ależ poszedł! I że jeszcze się nie uszkodził. Nie no, to jest po prostu mistrzowska klasa. A powiem szczerze, że w padoku, no rozmawialiśmy, że na pewno będzie w tym sezonie groźny. Także no, aż sam jestem ciekawy, co tam się wydarzyło z kierowcą Alfa Tauri. Ale na razie ostra walka, Jacob i Polonez. Jacob i Polonez i Jacob obrócony. Świetnie to wyglądało. No i wracamy oczywiście do walki FSO Polonez i Gunter. No, Pitlonix i Lil Młody. Pytanie tutaj, czy będą odpuszczać jeszcze w końcówce. Na razie to FSO Polonez. Czy odpuścił? Już te softy chyba już puszczają. Tak to wygląda. Albo... Pitlonix. No zdecydowanie, to już można ogłosić wszem i wobec, że Grand Prix Australii sezonu drugiego Splitu Retro w World League of Players wygrywa właśnie widziany na Państwa ekranach, czyli Lil Młody, kierowca Mercedesa, no na drugim trzema miejscu. Kołami. Trzema kołami. Z trzema kołami wygrywa. Tak jest, Mercedes dzisiaj dojeżdża niczym Michael Gunter. Schumacher. Patryk na trzeciej pozycji. World League of Players.